Cześć moi drodzy, witajcie. Nowe wiadomości z Polski w sprawie pandemii. Otóż nasza walka trwa, ale nie wygląda, żebyśmy wygrywali. Znowu mamy lockdown. To już chyba trzeci na całą Polskę w całej historii pandemii. Już rok walczymy z pandemią. I w rocznicę mamy kolejny lockdown, zbliżają się święta, więc oczywiście postanowiono zamknąć wszystko aż do świąt i dopiero 9 kwietnia będzie otwarte, nie wszystko, ale tak jak było przed lockdownem, czyli będzie taki mini lockdown po tym lockdownie całkowitym. Do 9 kwietnia, przypominam, wszystko zamknięte, hotele, kina, teatry, oczywiście baseny i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz jadę do swojej firmy po to, żeby wziąć nowy komputer, bo myślę, że szybko nie wrócimy do pracy. Nasza firma to wie i uzbraja nas w nowe komputery, żebyśmy mogli lepiej pracować z domu. Także muszę założyć maseczkę, za chwilę założę maseczkę, bo oczywiście po ulicach wszyscy chodzą w maseczkach, jest to obowiązkowe, wszędzie trzeba być w maseczce, chociaż nie wiem, czy to cokolwiek daje, bo wszystkie szczepionki, wszystkie maseczki, lockdowny, wygląda, że nic nie pomaga, nic nie pomaga, cały czas mamy wirusa, cały czas mamy pandemię i nie wygląda, żeby coś się miało zmienić. Zobaczymy, jak będzie dalej. Okej, to tyle na teraz. Mimo wszystko życzę Wam miłego dnia. Dzisiaj czwartek, czyli czasami mówimy mały piątek. Już prawie piątek. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo. Cześć. Na razie. Pa, pa.